Poznań. Po raz kolejny wjeżdżamy w ulicę Palucha. Jednokierunkową. Zakaz pojazdów ciężarowych i początek strefy zamieszkania. Czyli pieszym może iść całą szerokością drogi 20 na godzinę oraz parkujemy w miejscach wyznaczonych. Przyglądamy się po raz kolejny nieprawidłowej organizacji ruchu, mając nadzieję, że MIR coś zmienił, ale nic nie zmienił. Znowu mamy to samo ujęcie. Parkowanie częściowo na chodniku. Jak widać, chodnik ma od 80 cm miejscami do 1,20 m. Dlatego tu jeszcze wrzucono obustronny ruch dla rowerzystów. Ten tu w ogóle zaparkował, zajął cały chodnik. A dzieci chodzą po jezdni. Samochody parkujące po lewej stronie też parkują poza miejscami wyznaczonymi. Rowerzysta to chyba górą musi przejechać. Organizacja niebezpieczna, niezgodna z przepisami, ale od 2,5 roku nie można jej odkręcić. Jak to działa, że można robić takie niebezpieczne buble i wszyscy o tym wiedzą. Policja o tym wie, Zarząd Dróg Miejskich wie, Miejski Linie Ruchu, Pan Prezydent Miasta Poznania, wszyscy wiedzą i nikt z tym nic nie robi. Z tego wniosku czekają na trupa. Dziękuję.